Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Cześć, z tej strony Karolina Zuber. Goszczę dzisiaj w studiu Fundację Sztukarnia w osobie pani prezes Dorota Kaczor ze mną tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Kiedy została założona fundacja? To zaledwie kilka miesięcy. Niedawno minęło pół roku. Fundacja powstała 21 czerwca 2018 roku. I kto uczestniczył w tym tworzeniu? Rozumiem, że ty i... Tak, ja i Karolina Magiera, która jest wiceprezesem fundacji. Był to pomysł, który zrodził się z potrzeby stworzenia takiego miejsca, w którym mogłybyśmy realizować własne pomysły. Jesteś ty, jest Karolina. Kto jeszcze jest w waszym zespole? Taki trzon tworzymy my dwie, ale oczywiście bardzo chciałbyśmy, żeby za jakiś czas fundacja to było kilkadziesiąt osób. Jesteśmy otwarte na współpracę i bardzo, bardzo zapraszamy do działania. Na dzień dzisiejszy naszą organizację tworzą praktykanci, którzy przychodzą do nas odbyć, czy to praktyki studenckie, czy po prostu praktyki, można powiedzieć, w instytucji kultury, które to z jednej strony są dla nich nauką i takim rozpoznaniem też. Z drugiej strony dla nas praktykanci są olbrzymim wsparciem, więc na dzisiaj z nami od prawie że pół roku jedna osoba, jedna praktykantka, Sylwia, ale poza nią jest dosyć duża rotacja, ale przewijają się inne osoby. Mamy również obecnie jedną, wcześniej dwie praktykantki w ramach programu Staże w Kulturze Narodowego Centrum Kultury. Jest to program, który umożliwił również organizacjom pozarządowym właśnie pozyskanie osoby na taki półroczny staż. Tak więc na dzisiaj jest to poza Karoliną. Sylwia Szczębara, była z nami Kasia Janik, Agnieszka Ochmańska, obecnie Basia Łuckiewicz i Marianna Konieczna. Oprócz tego są aktorzy, którzy biorą udział w spektaklu, który jest eksploatowany przez naszą fundację. I jest to Kamil Błoch, Kuba Bergel i Aneta Wirzinkiewicz oraz młodzież, dzieci, dorośli, dziadkowie, którzy korzystają z naszej oferty. To są te wszystkie osoby, które się przewijają, czy to na warsztatach, czy przychodzą na jakieś wydarzenia, czy licytują nasze rzeczy na jakichś charytatywnych licytacjach, więc oni wszyscy są w sumie odbiorcami. Przewidujecie jakieś nabory do fundacji? Cały czas nasze ogłoszenie jest na platformie Pracuj w Kulturze. Tam jest ogłoszenie praktykant do Fundacji Sztukarnia. Obecnie jest także ogłoszenie współpracownik. Szukamy osoby również na praktykę czy na staż bezpłatny, która chciałaby trochę więcej niż tylko odbyć praktykę. Chciałaby się wdrożyć z możliwością, jeśli taką możliwość będziemy miały, zatrudnienia. Obecnie praktykantka, która była na praktyce wakacyjnej, już dzisiaj jest instruktorem zajęć, więc też dajemy taką możliwość takiej drogi zawodowej i od praktyki również do po prostu później prowadzenia już zajęć odpłatnych. Z kim współpracujecie? Skąd bierzecie pomoc? Fundacja Sztukarnia już ma swoje pół roku. To z kim zdołaliście nawiązać kontakt? Na dzień dzisiejszy nie mamy siedziby, dlatego szukaliśmy miejsc, które byłyby otwarte na współpracę. Czy to udostępnienie sali, czy wynajem odpłatny, czy jakakolwiek innego rodzaju pomoc i wsparcie. I takich partnerów do dzisiaj mamy, prawie że od pół roku. Jest to Teatr Bez Rzędów na ulicy Krakowskiej. Jest to nowo poznana Art Studnia na Dunajewskiego. Jest to szkoła rysunku. Mamu Space, świetne miejsce, przestrzeń twórcza. Tam mamy zajęcia, mieliśmy zajęcia stałe, zajęcia teatralne i plastyczne. W pierwszej połowie roku korzystaliśmy również z przestrzeni księgarni podróżniczej Bonobo na Małym Rynku, także w Krakowskim Forum Kultury do dzisiaj. Tam właśnie odbywają się półkolonie artystyczne. Krakowskie Forum też nam pomagało, udostępniało salę, podobnie jak JCC Namiot
Narodowej, za co bardzo serdecznie dziękujemy. To są partnerzy, z którymi współpracujemy, ale także bardzo duża pomoc popłynęła ze strony miasta, marszałka gminy. Jako fundacja korzystaliśmy z programów MORSO, MOWES, z fundacji Kolpinga, która organizuje szkolenia, na których mogliśmy zdobywać wiedzę. Od pół roku praktycznie z każdą sprawą idziemy do Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, która jest wspaniałym miejscem, gdzie pracują fachowcy z różnych dziedzin. I niezależnie z czym mamy problem, piszemy, mamy problem i zawsze znajduje się miejsce, godzinka czy jakiś specjalista, który nam pomaga. W ramach właśnie Biura Inicjatyw Społecznych jesteśmy w projekcie Szkoła Liderów Społecznych, z którym zrealizowałyśmy projekt Wielopokoleniowy Warsztat Rękodzieła, z czego się bardzo cieszymy. Ta wasza działalność, do kogo ma docierać? Jakie macie takie założenia? Może jakiś target, do którego chcecie dotrzeć swoją działalnością? W fundacjach, czy też w stowarzyszeniach bardzo mocno się podkreśla misję. I myślę, że to jest taka dewiza, do której się wraca. I naszą misją jest działanie na rzecz różnych społeczności, zróżnicowanych pod względem wieku, narodowości również, mniejszości narodowe. Działanie na ich rzecz w różnych dziedzinach. Przede wszystkim jest to dziedzina kulturalna, ale też mocno stawiamy na edukację i na działania społeczne. Gdzie możemy i gdzie jest to gdzieś tam w zgodzie z nami, to się dołączamy. Mocno eksploatujemy działalność naszą skierowaną do dzieci. To na pewno, bo mamy do tego serce. Młodzież w ostatnim czasie, dorośli. Nie mamy jeszcze za dużej oferty skierowanej do seniorów, ale już pierwsze kroki były, bo warsztaty wielopokoleniowe właśnie było takim krokiem też w stronę seniorów. Mogłabyś wymienić jakieś wydarzenie, może jakiś projekt, który jest waszym może największym dotychczasowym sukcesem, jakimś takim waszą wizytówką? Powiem o projekcie, który jest dwukrotnie już zrealizowany, jest w trakcie obecnej realizacji i był pierwszym projektem. To były półkolonie letnie Mały Artysta w sierpniu w 2018 i obecnie zimowe półkolonie artystyczno-podróżnicze, czyli po prostu edycja zimowa. I to są takie dwa duże projekty i mamy nadzieję, że będą dalej kontynuowane. Robimy to współpracując z Krakowskim Forum Kultury, który jest też bardzo otwartym, świetnym miejscem do tego, żeby współpracować, żeby realizować wspólne działania. Więc to było takie największe, chociaż jeszcze przez te pół roku kilka innych wydarzeń się też jawiło. Takich chociażby jak stałe zajęcia od października do grudnia. Były to warsztaty teatralne dla dzieci, warsztaty plastyczne dla dzieci w przestrzeni Mamu Space. Był również kurs do szkoły teatralnej. Będzie też kolejna edycja. To było we współpracy z Teatrem Bez Rzędów, a także byliśmy takim wsparciem dla projektu Młodzi Młodym. Był to świetny projekt realizowany przez Stowarzyszenie Europa dla Młodzieży w ramach programu Miasto Młodzieży. Była to dotacja z gminy miasta Krakowa na działanie, które wymyśliła i zrealizowała, przeprowadziła młodzież w wieku 13-19 lat. Tak więc my byliśmy wsparciem, byliśmy taką organizacyjną stroną, a resztę zrobiła młodzież. Myślę, że wielki sukces. 20 grudnia w Teatrze Bez Rzędów była premiera. Mamy nadzieję, liczymy na to, że miasto zgodzi się eksploatować to dalej. Z racji tego, że fundacja, ta społeczna działalność jest oczywista, myślę, że z racji tego, że Dorota Kaczor, to ta teatralna część jest oczywista. Jak to jest podzielone? Wasze działania teatralne, to jest działania społeczne. Jeśli chodzi o teatr, to mieliśmy, tak jak wspomniałam, stałe zajęcia teatralne dla dzieci. Dzisiaj jest to grupa zamknięta, ale mam nadzieję wrócić jeszcze do tego tematu, a także w marcu do tematu kursu przygotowawczego do szkoły teatralnej, do AST. Od lat pracuję też właśnie jako instruktor teatralny i też jako korepetytor tego rodzaju zajęć, więc jak najbardziej chciałabym teraz, żeby w fundacji takie coś powstało. Do tego eksploatujemy spektakl, który powstał w Teatrze Nowym
w Krakowie, my z ZMP Rewia Komunistyczna, i z tym spektaklem staramy się pokazywać. Byliśmy już w Kowarach pod Jelenią Górą, w cudownym miejscu miejskim Domu Kultury. Tam graliśmy pierwszy raz. Mam nadzieję, że zaproszenie będzie też z innych miejsc. To jest spektakl niewielki, czteroosobowy, mobilna scenografia, więc idealny do przewożenia i do tego, żeby go pokazywać. Opowiada też o czasach latach 40., 50., 60., więc jest to dla osób starszych wspomnienie tego okresu, a dla młodzieży jest to naprawdę taka realna lekcja historii, nie z książek, tylko z desek teatralnych. Zdecydowanie łatwiej przyswajalne. Jak najbardziej. Opcja. Do tego staramy się po spektaklu rozmawiać z publicznością. Oni się też dzielą swoimi wspomnieniami. Są to czasy Stonki Ziemniaczanej, czasy wieców pierwszomajowych. Naprawdę nieraz łezka się kręci, bo to są lata i czasy młodości wielu osób. Także jestem teraz w trakcie tworzenia mojego teatralnego marzenia, monodramu. Mówię monodramiku bardziej. Jest to zbiór tekstów Zielonej Gęsi Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Brzechwy i Tuwima dla dorosłych. Nazywa się Hermenegilda K. i opowiada o artystce, która niestety nie była w stanie zejść ze sceny i zaczęła tworzyć swój alternatywny świat. Świat ożywionej materii, ożywionych przedmiotów, tak więc animacja przedmiotem, wszelkiego rodzaju działania teatralne, sceniczne, pantomimiczne, komediowe w dużej mierze. Myślę, że tragedii-komedią można nazwać ten monodram. I w maju w przestrzeni Krakowskiego Forum Kultury na scenie monodramu mam nadzieję, że się uda zagrać. A jeśli chodzi jeszcze o społeczne rzeczy, tak, to udało nam się zrealizować wielopokoleniowe warsztaty rękodzieła niedawno, 2 tygodnie temu. Realizowaliśmy haft matematyczny, który jedna z naszych praktykantek studiuje na Uniwersytecie Ludowym. Było origami dla osób, które sobie tam może mniej radzą z trudniejszymi technikami, i był linoryt realizowany przez praktykantkę, która jest też absolwentką, już za chwilę absolwentką Akademii Sztuk Pięknych. Uczyliśmy się, jak techniką linorytu tworzyć prace, i te prace wszystkie jesteśmy w trakcie teraz oprawiania i idą na bazarek charytatywny, na którym będzie licytowany dla dziewczynki chorej na raka. Poza tym uczestniczyliśmy w tygodniu organizacji pozarządowych. Był to tydzień, w którym różne organizacje z Krakowa bezpłatnie udostępniały wszystkie swoje zajęcia. Tak więc my mieliśmy zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, kurs do szkoły teatralnej. Naprawdę dużo, dużo się działo. Wspieramy też takie działania jak zbiórkę publiczną robimy na zupę na plantach, czy też w trakcie półkolonii zapraszamy jedno, dwójkę dzieci z placówek lub organizacji pozarządowych. Są to dzieci, których nie byłoby stać, a które chciałyby się rozwijać, i w tym momencie współpracujemy z Caritasem. Więc jeśli też Państwo znacie osoby, które potrzebują jakiejś pomocy, my możemy dać swoje talenty, czy też swoją ofertę zajęć, to jesteśmy otwarci, bo bardzo często mamy jedno, dwa miejsca przeznaczone właśnie dla osób, które chciałyby się dołączyć, a nie stać ich chociażby na bilet wstępu, czy na jakieś czesne, czy na coś innego. Nie zawsze wszystkie zajęcia są bezpłatne, ponieważ też prowadzimy odpłatną działalność statutową, ale jesteśmy otwarci i naprawdę jak tylko wiemy, że można pomóc, to pomagamy. Jakie są plany na najbliższą, ale też na dalszą przyszłość? Bo... Obecnie badamy jeszcze i się przyglądamy, czego potrzeba. Pamiętam, jak na studiach jedna pani wykładowczyni mówiła o tym, że poza realizowaniem własnych pomysłów trzeba badać potrzebę. I tu właśnie obecnie badamy potrzeby, przypatrujemy się, pytamy, czego brakuje jeszcze w mieście, czego nie ma. I w ramach tego mamy takie pomysły, jak poza takim rozwojem naszej oferty stałej zajęć, to marzy mi się, żeby stworzyć taki mecenat w fundacji dla osób zdolnych, młodych, które są perełkami, a już dzisiaj co najmniej dwie takie osoby poznałam, które są nieprzeciętnie utalentowane, żeby stworzyć możliwość czy to wsparcia finansowego, czy wsparcia poprzez to, że mogą występować i pokazywać się, więc taki mecenat chciałabym otworzyć i pozyskać też partnerów, sponsorów. Do tego scena Młodzi Młodym i Dzieci Dzieciom, to jest kolejne marzenie, żeby powstała scena teatralna, gdzie młodzież gra dla młodzieży,
a dzieci grają dla dzieci. Do tego półkolonie realizujemy, chcemy je rozszerzyć na inne miasta, a także cykl warsztatów dla dorosłych. Będzie to najprawdopodobniej cykl warsztatów rzemieślniczych, różne techniki, niektóre archaiczne. Gdzie was możemy znaleźć? Jakieś strony internetowe, jakieś fanpage'e? Myślę, że warto polecenie. Jesteśmy obecnie na Facebooku Fundacja Sztukarnia. Będziemy mieć stronę internetową. Ta strona się tworzy, potrzebuje trochę czasu i wsparcia też finansowego. Także mamy maila fundacjasztukarnia@gmail.com, gdzie też można się z nami skontaktować, a także na Facebooku są numery telefonu do nas. Dziękuję bardzo za obecność dzisiaj w studiu. Dorota Kaczar była z nami, prezes Fundacji Sztukarnia. Kocioł kulturalny.